Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale ZJP TVL. Dawno mnie nie było, bo miałem inne rzeczy do robienia, ale teraz będę trochę nagrywał filmików znowu. Tym razem w tym filmiku opowiem wam o mleku. Mianowicie mleko, a mleko to są dwie różne inne rzeczy. Mianowicie mleko z marketu w plastikowej butelce. To nie jest mleko takie jak myślicie, że jest zdrowe. Takie mleko śmierdzi plastikiem. Bardzo śmierdzi, capi wręcz dosłownie, czuć ten plastik. Mleko w kartonie na przykład zawiera dużo aluminium z powodu tego, że tam jest w środku taka otoczka aluminiowa w tym kartonie. Dobre mleko to jest prosto od krowy. Musicie się położyć pod krowę i musicie normalnie doić sobie do szklanki. I takie mleko prosto od krowy to jest właśnie zdrowe. Tak, takie mleko można pić, chociaż niektórzy mają uczulenie na laktozę. Większość ma uczulenie na laktozę i nie trawi mleka i ma potem sraczkę. Ja osobiście mam sraczkę, ale bardzo lubię pić mleko prosto od krowy. Nawet bym powiedział, że prosto z cyca od krowy, takiego brudnego, unoranego, jest lepsze niż z kartona czy z jakiegoś tam plastikowej butelki. Także pij mleko, będziesz wielki, ale nie pij z plastikowej butelki. I tak myślałem, żeby nagrać taką piosenkę o mleku, ale to jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Co tu jeszcze można powiedzieć o tym mleku? Mleko po prostu takie z kartona, na przykład jak chcecie zrobić na kwaśne, nie? Chcecie zrobić sobie kwaśne mleko, takie. Niektórzy lubią takie sobie pić kwaśne mleko, to nie uda wam się ukwasić mleka z kartona czy tam z plastikowej butelki. I po tym właśnie też poznacie, czy mleko jest dobre, czy jest jakiś tam tłuszcz roślinny wirowany, czy tam odwirowany prawdziwy jest tłuszcz, ten zwierzęcy i wirowany jest roślinny. Nie wiadomo po co to robią, co z tym tłuszczem później zwierzęcym, krowięcym się robi. Nie wiem, do masła może czy coś, ale robią takie właśnie czary mary hokus pokus, że dodają tłuszcz roślinny do mleka. Mi się to osobiście nie podoba. Takie mleko jest trujące dla mnie i mam jeszcze większą sraczkę niż po mleku takim prosto od krowy. Tak, ale po prostu. A są jeszcze mleka w proszku, a mleka w proszku to już w ogóle masakra. Mleko w proszku to można jeść łyżeczką i fajnie się klei do podniebienia. Kiedyś, dawno, dawno temu, jeszcze za czasów PRL-u, czy tam po PRL-u, takie właśnie było mleko w proszku słynne i dzieciaki wpierdzielały to sobie, wiecie, tak. Dobra, słuchajcie, ja kończę ten filmik i zapraszam was do subskrypcji mojego kanału. Trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć. Życie jest piękne. Na kanale znajdziesz piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał!